Dobrze, proszę Państwa, kilka słów na temat wydatków teraz akurat na czasie aktualnych, no troszeczkę w innym ujęciu. W ubiegłym roku pozwoliłem sobie dość długi wykład na temat polityki prozdrowotnej zrobić, dość długo i namiętnie mówiłem. No i teraz pytanie, kto ma u siebie wprowadzony, zatwierdzony, zaopiniowane przez Radę Przejrzystości, tak? Nie mylę się dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to zaraz wytłumaczę. Kto ma zaopiniowany program polityki prozdrowotnej? O, jedna osoba, widzę, z samorządu się zgłosiła, że ma, tak? No, czyli jest wdrożone, a poza tym wydatki pozostali na zdrowie dają, tak? Szeroko rozumiane, już nie mówię teraz nawet o COVID-zie, tak? Idą pieniądze, oczywiście bez tego programu. No dwa zdania na ten temat sobie tutaj powiemy, tak? Może wykład nie będzie dotyczył samych programów polityki prozdrowotnej, tylko bieżącego ujęcia, co jest związane z COVID-19, tak pokrótce, ale przypomnijmy sobie, tak? Przypomnijmy sobie panią Margaret Thatcher, dla tych, co mają 18 lat, to i może trochę mniej, to przypomnę, że to była premier Wielkiej Brytanii. Nomen omen, wyjeżdżając tutaj dowiedziałem się, że spółki węglowe podpisały jednak program odejścia od węgla razem z rządem. Margaret Thatcher sławiła się między innymi tym, że tam 10 lat walczyła z górnikami w Anglii, żeby górnictwo wykasować, tak? W cudzysłowie, ale ograniczyć do tego niezbędnego minimum, tak? Nie chodzi, żeby ludzi wyrzucić i przestać, bo węgiel jest potrzebny chociażby do procesów technologicznych, tak? Tylko 10 lat. Tak robiła restrukturyzację i tam wiesz, dlatego żelazna lady nazywana. No i powiedziała to, tak, proszę Państwa, przenosząc to na grunt jednostki samorządu terytorialnego, no to wójt własnej kasy, no ma własną prywatną, tam jakąś pensję dostaje, tak? Może trochę obniżoną ze względów tych o te 20%, co były obniżki, no ale podobno teraz już nie będzie tego, nie? Proszę Państwa, nie ma żadnych pieniędzy, ja zawsze tłumaczę ostatnio na spotkaniu też z samorządowcami, albo 500 plus dostajemy, fajnie, w porządku, tylko mówię, z czyjej to kieszeni idzie, przecież pani, każdego z nas, tak, przy całym szacunku dla 500 plus, tak, moim zdaniem niekoniecznie się z tym zgadzam, z takim systemem wspomagania rodziny, aczkolwiek za rodziną jestem jak najbardziej, ale to tak po polityki prozdrowotnej, którą tutaj mamy, tak. Zdrowie publiczne, proszę Państwa, no każdego z nas dotyczy, bo to jest jedna z najważniejszych naszych wartości, którą trzymamy i o którą powinniśmy dbać, tak, na wszystkie możliwe sposoby. No to chociażby, że pani doktor Rotter nie mogła z przyczyn tam obiektywnych być, no to między innymi świadczy, że siedzimy oddaleni od siebie, tak, na odpowiedni dystans, wszędzie mamy różnego rodzaju obostrzenia i tak dalej. No wynika to z tego, żebyśmy w miarę możliwości dbali o swoje zdrówko, bo to jest jedna z najważniejszych naszych wartości. Nie ma zdrowia, nic nas nie będzie cieszyło, nawet te, no, już niedługo chyba zakazane, tak, futerka ze zwierząt naturalnych. Także drodzy Państwo, drogie Panie, jeżeli macie możliwość, to proponuję się zaopatrzyć w tej chwili jeszcze, bo może już za chwilę być z tym problem, tak, może być z tym problem. No, ale może to jako towar zakazany będzie lepiej smakował, tak, i wtedy troszeczkę inaczej do tego podejdziemy, tak. Pan Winslow takie powiedział, że zdrowie publiczne to nauka i sztuka, tak. Zobaczcie Państwo, zapobiegania chorobom, tak? Zapobiegania chorobom, czyli profilaktykę. To już w 1920 roku powiedział, że lepiej należy zapobiegać, niż później skutki leczyć, tak? Czyli najpierw profilaktyka, a później resztę. Przedłużania życia, tak? I promocji zdrowia fizycznego poprzez wysiłek społeczności. No doszedł do tego wniosku po jakichś tam badaniach. To był wybitny specjalista, bardziej jako teoretyk rozwoju medycyny, tak? Bo w tym kierunku on zmierzał, w tym kierunku on szedł, tak? Proszę Państwa, w ustawie, przypomnę tylko, tak, w ustawie o zdrowiu publicznym, tak, nie znajdziecie definicji, co to jest zdrowie publiczne, dlatego pozwoliłem sobie przytoczyć ten slajd pana Wysłowa, tak, dlatego że w naszej ustawie, no nie ma definicji zdrowia publicznego. Nie wiem dlaczego, to trzeba byłoby się powiedzmy ustawodawcy zapytać, nie wiem dlaczego nie zrobił tej definicji, zresztą nie pierwszej i nie ostatniej, to wspominaliśmy przed chwilą, też o tym mówiłem, że nie ma również definicji kierownika jednostki, tak, o czym no, wszyscy mówią, że kierownik jest, tam kilka razy w ustawie o finansach występuje i w innych też, ale definicji kierownika tak dokładnie to nie ma, nie bardzo wiadomo, co mu można przypisać albo kim on jest, tak. Proszę Państwa, mamy opis, tak, mamy opis w ustawie z dnia o zdrowiu publicznym, tak, który to jest podany, co to jest, tak,
nie ma definicji zdrowia publicznego, tylko jest opis, czego ma dotyczyć, tak? Czyli monitorowanie, czyli to ocenę, edukacja, promocja zdrowia, profilaktyki i wszystkie pozostałe, w tym na przykład w obszarze aktywności fizycznej. Więc proszę Państwa, popatrzcie, tak? O, z opisu wynika, że pan Wisław tam w trzech zdaniach zawarł to, co tutaj jest w kilku punktach. Bo to jest dokładnie przepisane, ale wynika to z opisu. To nie jest definicja zdrowia, jeżeli publicznego, jeżeli byście chcieli taką definicję. To jest tylko gwoli przypomnienia, tak? Eliminowanie i ograniczenia lub zagrożeń i szkód, tak? No to mamy w tej chwili, tak? Z tym COVID-em, w którym to robimy wszystko, co tylko możemy. Kilka słów dalej na temat tego, co w obecnej sytuacji możemy, ale będę też chciał, żebyście mi podpowiedzieli, na co wydajecie pieniądze z COVID-u. 19, ja wam dam takie cztery przykłady, które no, na naszym terenie, czyli Warmii i Mazury, wystąpiły takie no, skrajne przypadki, które nas do lekkiej białej gorączki doprowadziły, jak zadzwonili, czy mogą na to wydać, a tak de facto to wydali pieniądze na to, tak? Jak będzie później, to zobaczymy, jak to będzie. W tej chwili jest zniesiony jest ten, tak, o naruszeniu dyscypliny, bo od niedawna jeszcze figurował, tak, że kto w związku z COVID-em i tak dalej może robić, narusza dyscyplinę, to nie popełnia przestępstwa i również nie narusza czynu dyscypliny finansów publicznych, tak, popełnienia. Teraz zostało to zniesione. No cóż, to i nam kolega. Dziwny problem. No to poczekamy chwilę. Dobrze, to ja będę mówił dalej. Proszę Państwa, ściągawki te będą tam dostępne wszystkie, które są. O tyle są interesujące, że ja skupiłem się tu w tej chwili na gminie. Podam kilka przykładów, jak to w gminie jest. Nie ruszałem powiatu i nie ruszałem samorządowego województwa. Także ci z Państwa, którzy są z powiatu lub samorządowego województwa, w tej chwili nie ruszałem. Dlatego, że te jednostki mają, jeżeli chodzi o politykę zdrowia i potrzeby zdrowotne, mają troszeczkę odmienne zadania, bardziej o charakterze, nazwijmy to, administracyjno-finansowym, niż tym bezpośrednio działania. No najwięcej działania ma gmina, tak, która ma te zadania i ten. Zresztą to jak ci z Państwa, którzy są zainteresowani wprowadzeniem polityki, zapraszam tutaj do Pani Wójt, która się... Pani Wójt, tak, czy Pani Burmistrz? Pani Wójt, tak, to do Pani Wójt zapraszam. Poopowiada Wam, jak to jest fajnie, ciekawie i z radą przejrzystości, jak się można umówić na spotkanie, tak. To w tej razie to później powiem, jeszcze chwileczkę, tak. Proszę Państwa, zgodnie z artykułem ustawy o samorządzie gminnym, tak, do zadań gminy są, tam ja to wymieniłem, jako ująłem to w pewne grupy, tak, mamy cztery takie podstawowe, tak, czyli mamy opracowanie efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z mapy potrzeb. Proszę Państwa, zmienia się system, jest już projekt, troszeczkę inaczej będzie to też wyglądało, ten projekt najprawdopodobniej, no chyba w październiku już wejdzie, bo ja już go czytałem na RCL-u i mi też przysłali. Zmienia się troszeczkę system funkcjonowania i finansowania. Powiem szczerze, że bardziej zostaje zaostrzone, tak? Także w tej chwili te wydatki, które idą jakby poza programami polityki zdrowotnej, wydajecie, bo jest taka możliwość, no będzie z tym coraz trudniej, tak? Coraz trudniej, czyli inaczej mówiąc, ustawodawca doszedł do wniosku, że no jednak w mniejszym albo większym zakresie, ale programy polityki zdrowotnej mają funkcjonować w jednostkach samorządu terytorialnego. I będziecie, no nie ładnie powiedzieć, tak, ale lekko zostaniecie przymuszeni, tak, przymuszeni do tego, żeby zacząć się przygotowywać do programów polityki i przygotowania programów polityki zdrowotnej, tak. Będzie to, no, wynika ze zmiany przepisów, tak, które w najbliższym czasie powinny wejść. No myślę, że jak się Sejm zbierze, to powinien to chyba uchwalić i to, nie wiem, może w październiku, może w listopadzie będzie obowiązywało. Następnie mamy przekazywanie informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej. To nic innego jak przygotowanie różnego rodzaju sprawozdań, tak? Przypomnę, że wszystkie działania w jednostce, które muszą popierać jednostki samorządu, muszą się opierać na podstawie i prawie. Mało tego, wojewoda w tym zakresie robi tak zwaną mapę potrzeb, tak?
współdziałając z pozostałymi i na podstawie tej mapy potrzeb będą wszystkie pozostałe rzeczy i również te programy polityki prozdrowotnej. No to szerzej musielibyśmy sobie tam spotkanie odrębne zrobić, więc tutaj nie będę w tej chwili więcej na ten temat mówił. Tak, wytyczanie kierunków przedsięwzięć lokalnych do zapoznania mieszkańców, tak? No czy proszę Państwa, u Was jakiejkolwiek, pytam się samorządowców, bo już Pani Wójt to ma program, ale pozostali, czy jakiekolwiek działania w zakresie programów polityki zdrowotnej informacyjne robicie? Nie odpowiadajcie mi może na to pytanie, ale zastanówcie się, że jest taki obowiązek. Jest taki obowiązek i to na każdym szczeblu jednostki samorządu terytorialnego. Każda jednostka w swoim własnym zakresie musi taki program i takie informacje w zakresie polityki zdrowotnej, szeroko rozumianej, musi propagować wśród swoich mieszkańców. Co robi, co jest robione, w jakim zakresie wszystko. Zwłaszcza w tej chwili szczególne jest to znaczenie. Mało tego, w obecnym czasie możecie no, wydatkować na to środki. To wcale nie małe te środki, które są zarówno własne, jak i zewnętrzne, tak? Bo zewnętrzne środki też idą, z czego jednostki chętnie korzystają. A jakie to tam dwa zdania sobie później jeszcze powiemy, tak? Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, tak? No tymi innymi działaniami, no to na ogół w jednostkach, przynajmniej biorę to w Armii i Mazury, na ogół to były różnego rodzaju zakupy środków do dezynfekcji, tak, począwszy od maseczek, przyłbic i innych, no ale również to zapewne w całym naszym kraju poszła fala zakupów sprzętowych, tak, czyli zakupiono laptopy, tam też z COVID-u poszły te pieniądze, tak, to nie poszło z czegoś innego, tylko z COVID-u, tak, te zakupy laptopów, tabletów dla uczniów, tak, no szeroko rozumianych dla uczniów, tak, i na dofinansowanie. Będzie interesujące, jak się COVID skończy, co z tym później sprzętem zrobić, tak, no to będzie ciekawe, gminy będą miały fajną zagwozdkę, tak, będzie pole do popisu zarówno dla przedstawicieli tutaj naszej Najwyższej Izby Kontroli, jak i dla regionalnych izb obrachunkowych przy weryfikacji i przy sprawdzaniu, co z tym sprzętem było, a poszły, no, miliony w skali kraju, tak, bo wiem, że mają chyba setki nawet. Dobrze, to jeżeli chodzi o program polityki zdrowotnej, tak? Proszę Państwa, kto realizuje, tak? No realizują organy, zgodnie z ustawą, organy administracji państwowej, tak, jak również państwowe jednostki organizacyjne, no ale również jednostki samorządu. Te trzy instytucje i tam inne podmioty, które są wymienione jako realizatorzy programów, muszą ze sobą współpracować, tak? Bo nie może być oderwania jednych od rzeczy. No, w cudzysłowie ustawodawca powiedział, no nie, dbamy o zdrowie naszego społeczeństwa, ale żeby to zdrowie było tak, jak potrzeba, no to przyjmujemy jakąś określoną linię, jedną linię i według tej linii będziemy pewne działania robili. Jest specjalny ten tak zwany Narodowy Program Zdrowia, tak, w którym są określone wytyczne. Ktoś chce zobaczyć, jakie mamy wytyczne na najbliższe lata, to zapraszam na stronę internetową, jak wbierzecie Narodowy Program Zdrowia, tam Wam wyrzuci, co w najbliższym czasie się planuje. Oczywiście zostało to troszeczkę zweryfikowane, bo były inne plany, ale zostało zweryfikowane poprzez epidemię COVID-u, ale możemy sobie to zrobić i zobaczyć tam jak ten. A jeżeli ktoś chce bliżej, no to na stronie Urzędu Wojewódzkiego, każdego zindywidualnie, jest tam mapa potrzeb województwa, tak, potrzeb zdrowotnych. Na BIP-ie możecie tą mapę sobie znaleźć i zobaczycie, co administracja rządowa w najbliższym czasie planuje zrobić. Ależ taka sama informacja powinna być również na stronie jednostki samorządu terytorialnego, tak? Co w najbliższym czasie planuje się w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia zrobić z tych zadań, które są przypisane bezpośrednio jednostce samorządu terytorialnego. Proszę Państwa, co to jest program polityki zdrowotnej? Tej definicji również nie ma, jest to definicja literalna, tak? Literalna, opisane, co to jest. Może się Państwo to przydać, jeżeli będziecie Państwo próbowali wejść w programy polityki prozdrowotnej i przygotować taki program. Wymaga to znacznie czasu. Poszczegóły to Pani Wójt, myślę, że chętnie udzieli, a jakąś konferencję może zrobi, to Was przeszkoli i zobaczycie, jak to jest fajnie i wesoło. Chcąc zadbać o zdrowie swoich współmieszkańców, tak? Ale również tą przy okazji nas, tak? Dobrze, proszę Państwa, nie będę tutaj o tym programie za dużo w tych definicjach mówił, przejdziemy teraz do konkretów, tak? Proszę Państwa, to jest jeszcze też z ustawy, że programy polityki zdrowotnej mogą pracować jednostki samorządu terytorialnego. No i hasło klucz, tak? Mogą.
Mogą, to znaczy, że nie muszą, tak? Nie muszą, ale po z tych pozostałych przepisów, które za chwileczkę wejdą, będzie, że tak będziecie musieli zostać przymuszeni. I na przykład takie działanie, jak w tej chwili, że pieniądze idą zewnętrzne na COVID, już w tej nowej zmianie już nie będzie. Bo powiedzą, chcecie, proszę bardzo, ale przedstawcie nam program, na co, do czego, w jaki sposób, co wy zamierzacie zrobić. Wtedy dostaniecie pieniądze. W tej chwili chcemy dostać pieniądze, przygotowujemy program polityki prozdrowotnej, bo co, bo chcemy współfinansować, mało tego, chcemy wydawać własne środki, ale również pozyskiwać, tak, pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych środki na politykę zdrowotną. Po zmianie przepisów będzie troszeczkę inaczej, ale to za sekundkę, będziecie o tym walczyli, przekonacie się sami, jak będzie zmiana. Państwa, dlaczego o tym przypomniałem Państwu tą politykę? No bo jest wprowadzony artykuł 12 z literką A, tak, który stanowi o tym, że mamy programy polityki prozdrowotnej, jeżeli nie został, tak, po pierwsze, nie został przekazany do zaopiniowania, tak, przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, no, jest taka agencja, tak, IOTOMIK, jak to mówią w skrócie, na czele tej agencji stoi prezes, a coś takiego, co powiedziałem, tak zwana Rada Przejrzystości, ja się nie pomyliłem, żeby nie było wątpliwości, to jest organ doradczy prezesa IOTOMIK-u. Nazywa się Rada Przejrzystości, dokładnie tak jak powiedziałam. I ta rada w imieniu prezesa sprawdza, składa się z wybitnych specjalistów, sprawdza, czy program przedstawiony przez jednostkę samorządu terytorialnego zgadza się, no krótko mówiąc, z polityką rządu, czy z wytycznymi na najbliższy czas planowania w zakresie ochrony zdrowia, szeroko rozumianego. Jeżeli się zgadza, to agencja wydaje pozytywną lub pozytywną z zastrzeżeniami, bo i taką może wydać opinię. Dopiero taki program może być podstawą do dokonania wydatków w jednostce samorządu terytorialnego. Jeżeli czegoś takiego nie ma, tak, no to cóż, to jest artykuł 12. Projekt nie został po pierwsze przekazany, ale mamy już punkt drugi, został negatywnie zaopiniowany, tak. Jeżeli nie ma opinii pozytywnej, warunkowej, czyli warunkowo pozytywnie, tylko jest negatywna, no niestety nie możemy dokonać. To równie dobrze, jakbyśmy dokonali bez upoważnienia, tak? Nie mamy podstawy prawnej do funkcjonowania do tego. Proszę Państwa, zostało to zmienione ustawą z 2017 roku, wprowadzono nowy artykuł właśnie ten 12. A jakie było tego uzasadnienie? Proszę bardzo, to z uzasadnienia do projektu zmiany, że nakładając zasady z ustawy o finansach, wydatkowanie ma być gospodarne, efektywne i celowe. No jakby włodarze w gminach nie wiedzieli, na co mają wydawać pieniądze, tak? No, to już takie moja sugestia, tak? Każdy z Państwa wie, mało tego, macie jeszcze organ stanowiący, który również decyduje w dużej stopniu, w którym kierunku mają być wydatkowane środki, które w budżecie posiadacie. No to tu zapisano, tak? Gdzie niezgodny z tymi zasadami będzie realizował program, tak? No mnie się do tej pory wydawało, że no, wójt w jednostce najbliżej swoich ludzi, swoich mieszkańców, tak, czy współmieszkańców, no wie chyba najlepiej, jakie są jej potrzeby. A zresztą mieszkańcy sami przychodzą, jak mają pretensje do wójta, no to mu tam coś, zresztą państwo samorządowcy sami powiedzieli, to nawrzucają, tak, że tego nie ma, tamtego nie ma i bezpośrednio, tak, no i moim zdaniem. No to jednak ustawodawca troszeczkę inaczej podszedł do tego. No i proszę Państwa, właśnie było to, że nie ma opinii, a ta opinia ewentualnie jest traktowana troszeczkę z boku, bo co, nie było żadnej sankcji, tak, nie było żadnej sankcji. Nawet jak był negatywnie zaopiniowany program polityki zdrowotnej, wracał do jednostki, jednostka go realizowała, nie było żadnej sankcji, tak. Nie było żadnej sankcji. No to w tej chwili wprowadzono sankcję, że jeżeli to przypomnę, artykuł 12, tak, artykuł 12 nie został przekazany, czyli pierwsze i uzyskał negatywną opinię. Jeżeli Państwo tego nie zrobicie, no niestety sankcja pod tytułem naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odczyn z artykułu 12, a ustawę o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, tak. Dobrze, proszę Państwa, no i mamy COVID. Tak, COVID, z COVID-em no, szerokie uprawnienia poszły do dokonywania wydatków i nie tylko do dokonywania wydatków, ale wszystko się to wiąże między innymi z szeroko rozumianą gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego, tak, no i COVID dał duże uprawnienia. Artykuł 15ZN, przypomnę, tak, dokonać zmiany w planie, może w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji. Powiem szczerze, że na temat tego artykułu to nasz kraj jest troszeczkę podzielony.
to znaczy podzielony w tym zakresie, że jak jest 16 izb regionalnych, to mamy różne zdania, jeżeli chodzi o interpretację tegoż przepisu, tak? W jaki sposób to ma być zrobione? No nie będę tu przytaczał jednej czy drugiej strony, w każdym bądź razie no, są rozbieżne pewne interpretacje. Jak nie wierzycie, to wrzućcie sobie pierwszą, lepszą izbę, jedną weźcie, bo tak Polska mniej więcej jest podzielona północ-południe, tak? Północ-południe tak się mniej więcej podzieliła, że mamy troszeczkę inne zdania. Możecie sobie wejść na stronach izb regionalnych, są interpretacje, zaznaczam, interpretacje tego, co ustawodawca miał na myśli, wpisując artykuł 15 ZN. Możecie sobie ewentualnie przeczytać, zopiniować. Oczywiście dla Państwa najważniejsza jest opinia czy interpretacja Waszej izby, tak? Dlatego, że to izba wasza będzie was kontrolowała, nadzorowała, czy weryfikowała. I tu powiem szczerze, że pod pewnym kątem izby się chyba zgodziły, tak? Izby się zgodziły. My na przykład, jeżeli ktoś wprowadza jakikolwiek wydatek i wpisuje, tak, że ten wydatek jest, bo jak nie wpisze, to my tego nie widzimy, tak? Że jest z COVID-em, ale jak wpisuje jakiekolwiek i wpisze paragraf artykuł ten COVID-owy, to zaraz od nas idzie informacja. Zresztą na stronie też ukazało się, że mają od razu dostarczyć nam wyjaśnienie, czego to dotyczy. Powiem szczerze, że jednostki z tym mają problem. No, no bo na to. Dobrze, no to napiszcie nam, tak? Napiszcie nam. My taką informację, my to znaczy jako RIO, przekazujemy do naszego Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej i przy najbliższej okazji, jak będzie planowana kontrola lub ewentualnie kontrola zlecona przez inne instytucje, tak, to będziemy to weryfikowali, sprawdzali, czy faktycznie te środki poszły na to, co zostało napisane, a nie przy okazji na przykład na remont urzędu, tak? Jak był mamy taki jeden przykład, nie? No i tam jeszcze tam inne rzeczy, to o których troszeczkę później powiem, tak? Następnie, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, tak? Co się wiąże? Bez uzyskania opinii komisji właściwej, tak? Do tej pory, jeżeli się chciało zmienić przeznaczenie rezerwy celowej, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminie, należało uzyskać opinię właściwej, bo różnie się nazywają te komisje w jednostkach samorządu terytorialnego i właściwej opinii. No teraz nie ma takiego wymogu, tak? Tworzyć nową rezerwę celową, tak? Czyli tu mamy zmianę przeznaczenia, tu możemy tworzyć. No i tutaj mamy dokonać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, tak? Upoważnieniem do zaciągnięcia zobowiązań są limity wpisane w uchwałach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Teraz może zostać to zwiększone, tak? Zwiększone przez co? Przez zarząd, tak? Przez zarząd. Warunek jest jeden, że musiało to być, tak? Mniejszy lub większy musiał być i teraz może zostać to wprowadzone. Następnie mamy 15 artykuł ZO, tak one prawie po kolei, lecam z wyjątkiem wszystkich. Wójt, burmistrz dokonuje tylko zmian z zaznaczeniem 15 ZN punkt 1 i 2, tam jest trochę więcej tych punktów, ale punkt 1 i 2, czyli może tam dokonać tego samodzielnie, resztę niestety nie. No i tu jest dość ciekawa sytuacja dotycząca punktu drugiego, zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wymagane było do tej pory i jest, tak, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wyemitowania. Tylko tu ustawodawca powiedział w ten sposób, czy zapisano w ten sposób, że nie musicie tego robić, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu, tak, i jednostka uzyskała, czyli jeżeli mieliśmy to wpisane w WPF, tak, i mieliśmy, czyli w prognozę kwoty długu, która jest w wieloletniej prognozie finansowej, i mieliśmy już to wpisane, to na dzień dzisiejszy, jak to było, to nie musimy występować do RIO o opinię. Przypomnę, że jak nie było tego zapisu, to każdy tego typu działanie, no niestety musiało być. No i od razu wyjaśnienie, tak, wyjaśnienie. Jednostki nie miały tego, a chcą wprowadzić. No i mówią, to my nie będziemy wysyłali. No nasza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie jest jednoznaczna, tak. Miało być wprowadzone, nie zostało, chcecie od nowa wprowadzić, to niestety musicie wystąpić o opinię, bo to jest nowy element do waszej uchwały budżetowej, a jako nowy element, no musi zostać to zaopiniowane, tak? I to do odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego. To jest jeden z elementów, które zostały wprowadzone w ustawie, no to ja mówię o tej tarczy covidowej, tam którejś rzędu, ale to jest ta jedna ustawa, tak, jedna ustawa dotycząca zwalczania, ale to tarcza numer 3 w cudzysłowie, ta tarcza wprowadziła te,
te zmiany. Później mamy artykuł 15 ZOA, tak? W roku 2020 budżet może w relacji z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Przypomnę, że artykuł 242 ustawy o finansach publicznych stanowi o równowadze budżetowej. Tak, krótko mówiąc, dochody równają się wydatkom i już. Tu ustawodawca pozwala na pewnego rodzaju poluzowanie dyscypliny finansowej, tak? Że stanowi, że owszem, może być, ale tylko zobaczcie, w części do związanej z COVID-em. To jest to, o czym mówiłem, że my żądamy, żebyście nam napisali, tak, czego będzie to dotyczyło. Czego będzie dotyczyło? Czy to, aby na pewno wydatki są rozumiane z COVID-em, a nie wydatki na inne rzeczy, które no oczywiście no szeroko rozumiane, to jak ja zawsze mówię, że jest to krzesło i obok jest krzesło elektryczne. No niby to krzesło i to krzesło, tylko kto, na którym by chciał siedzieć? To jest pytanie indywidualne, tak? To jest indywidualne. Tak samo i tu. Planowanego ubytku w dochodach, proszę Państwa, będącego skutkiem wystąpienia COVID, ale zobaczcie, nie skutkiem obniżenia podatku za ubiegły rok, gdzie zmieniono ustawę i obniżyli podatki, tak, no indywidualnie się cieszę, a z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego to od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów uciekło, tak, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ale tu mówi się tylko o COVID-19, tak, o COVID-19, nie wszystkich ubytkach, co jednostki zinterpretowały bardzo chętnie, bo mówią, to sobie poprawimy wskaźniki, nie. Mówimy tylko o COVID-19. 15 ZOA, tu jest wyjaśnienie, tak, że ubytkiem o dochodach będący skutkiem jest zmniejszenie. I tu jest reguła, według której należy to wyliczyć. Warto zwrócić na to uwagę, jeżeli Państwo będziecie robili te przeliczenia, a czasami warto, dlatego że wskaźniki z 243 no nie zostały do końca zmienione i one są takie, jakie są, poza jedną drobną zmianą, o której za chwileczkę tam powiem, i możecie przypilnować, to wtedy taki wydatek covidowy może Wam uratować w cudzysłowie skórę, czyli pozwolić na to, że będziecie mieli zachowane wszystkie wskaźniki i tam nie będzie wyrzucało Wam, że coś jest niezgodne, tak? Więc dochody, tak? No i proszę Państwa, na koniec 2020 roku ocena spełnienia zasad określonych, czyli równowagi tej budżetowej, tak, następuje z wykonaniem w celu COVID, tak, oraz ubytku, tak, czyli możemy nie mieć równowagi, ale jak dodamy COVID, dodamy ubytek, no to musi nam się to zbilansować, tak, musi nam się to zbilansować, żeby wszystko wyszło, czyli inaczej mówiąc, możecie dokonywać wydatków, ale pamiętajcie o tych ubytkach i o COVID-zie i równowaga budżetowa ma być. No i tu przy równowadze budżetowej, jak to mówią, jak to izby, jest ich na 16, znowu jest różna interpretacja. Nasza izba stanowi, że równowaga budżetowa ma być zachowana przy uchwalaniu budżetu raz i na koniec roku budżetowego, ale niektóre izby sprawdzają i weryfikują to przy każdej zmianie uchwały budżetowej. Szkoły różne i zasady różne. My, to znaczy mówię, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, na uchwalenie budżetu ma być równowaga zachowana i ma być równowaga zachowana na koniec roku budżetowego. No w tym roku będzie wyjątek, że dojdą te dodatkowe, tak, czyli ubytki i COVID, tak, i to musi się wtedy zbilansować. Takie są, no przepisy są, jak to mówią, nie jesteśmy do interpretacji, ale przyjęli takie stanowiska. No i mamy 15 ZOK, tak, czyli ZOC. Proszę Państwa, i zobaczcie, ci, co troszeczkę dłużej siedzą i są włodarzami w jednostek, to pamiętają, że zanim weszła ta obecnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych z 2009 roku, wskaźniki były 60 i 15%, a w tej chwili podciągamy do 80%. Że na koniec roku 2020, zaznaczam, wyraźnie jest wpisany ten rok, tak? Czy będzie zmiana na lata następne, no to myślę, że czas i rozwój no, sytuacji nie tylko w naszym kraju, ale również na świecie zweryfikuje to, czy będzie również to przedłużone. W tej chwili kwota długu JST nie może przekroczyć 80% wykonanych, tak? Proszę Państwa, rozbiega się to z tym, że mamy te wskaźniki pokazane w wieloletniej prognozie finansowej, tak, czyli ten system obsługi jednostek, czyli tak zwana bestia, tak, system obsługi jednostek budżetowych, który jest, ona nam tam pokazuje te wskaźniki, tak, a zobaczcie, tu mamy już na sztywno wpisane skalę 80%, ale warunki są, tak,
mogą być jedynie w przypadku ograniczenia w zakresie spłaty zobowiązań określone w artykule 243, to właśnie artykuł 243 z ustawy, kochany przez samorządowców, bardzo go lubią, czyli reguła ustanawiająca relacje, tak, możliwościach spłaty jednostki samorządu terytorialnego. No i mamy jeszcze drugie, tak, że na koniec kwartału również nie może przekroczyć 80% planowanych. Więc nie tylko w tej chwili będą te wskaźniki dotyczące relacji długu z artykułu 243, czyli tej relacji zachowane, ale również pamiętajcie o tym, że wprowadzono właśnie te dwie sztywne, w cudzysłowie, zasady, 80% długu i na koniec kwartału również 80% planowanych w danym roku budżetów. Jest to pewna reguła zaciskająca, tak, nie pozwalająca jednak przy tamtych pozostałych na pewną swobodę, jeżeli chodzi o dokonywanie wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Jest to pewna reguła, która zabezpiecza, tak? Zabezpiecza funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego, a krótko mówiąc, zabezpiecza zbyt nadmierne zadłużanie się. Oczywiście w dobrym celu i w dobrej wierze, tak? Bo to nie to, że samorząd wydaje pieniądze, bo chce wydać, tylko wydaje na określone rzeczy i na określone zadania, które są przypisane. Proszę Państwa, to ja może to sobie to przerzucę, tak? Dobrze, tytuł użytkowania to będziecie mieli później w tym, żeby już tu, bo tu pan mecenas patrzy na mnie okiem, mówi, żebym kończył moje to ględzenie o Chopinie, ale tak, proszę Państwa, jeszcze, dobrze, o. Mamy tak, to jest takie resume wszystkiego. Tworzenie rezerw celowych, dysponowanie, proszę Państwa, terminy i zasady udzielania, tak? Zostały poprzesuwane wszelkiego rodzaju. Mamy udział kwot dotacji w kosztach samorządowych zakładów, tak, realizujących zadania. Brak obowiązku zwrotu dotacji, to jest najciekawsze, jak tam ktoś z Państwa dla pozarządowych udzielał dotacji, to teraz problem będzie z odzyskaniem tych pieniędzy, mały, drobny, dlatego że ustawodawca powiedział, że no niekoniecznie to musi być, tak, czyli brak obowiązku zwrotu dotacji dla organizacji pozarządowych, mimo niezrealizowania zadań, na które były przyznane. No powiem szczerze, że będzie interesujące to zwłaszcza z punktu widzenia organów zawiadamiających o naruszeniach dyscypliny, jak z tego wybrną, jeżeli trafią na taki przypadek. Powiem szczerze, że nie wiem, jak rzecznicy będą do tego podchodzili, a my jako na końcu komisja, no jak do nas trafi, no to nie wiem. Będziemy liczyli chyba dni poszczególne, od kiedy weszła ustawa, a od kiedy nie weszła, kiedy to zostało zrobione, a kiedy nie. I czy był to wydatek związany z takim, a nie innym działaniem. No będziemy się musieli mocno nad tym pochylić, jeżeli dojdzie, tak. Proszę Państwa, zadłużania się budżetu państwa i budżetów jednostki samorządu terytorialnego oraz również zmian planowanych limitów wydatków przez organy wykonawcze, tak, zamiast organy stanowiące. No to, o czym tam wcześniej troszeczkę mówiłem, czyli tutaj włodarz jednostki samorządu terytorialnego może w ramach działania zrobić to samodzielnie, tak. Proszę Państwa, możliwość przesuwania terminów obowiązkowych sprawozdawczości. No to tutaj koleżanka przede mną mówiła o tym, o tych wszystkich sprawozdaniach i w tej chwili są poprzesuwane, tak, poprzesuwane wszystkie sprawozdania, łącznie również ze sprawozdania z wykonania budżetu, jak i również udzielania absolutorium było przesunięte, tak, no wynikało to z COVID-u, tak. Przedłużono również termin wprowadzenia nowej matrycy, tak, stawek z 1 na 1 lipca, tak, termin zawiadomienia Urzędu Skarbowego, tak, podatników, to zresztą pan przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli o tym wspominam. No i utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, ze środków, którego ma być udzielana pomoc dla sektora publicznego oraz sektora prywatnego, tak, na współdziałanie, na przeciwdziałanie COVID-19, tak. No i jednostki, czyli zarządy, tutaj patrz, wójt, burmistrz, prezydent, tak, starosta, marszałek, tak, mogą dokonywać, o czym żeśmy tu mówili, tworzyć nową rezerwę. Przypomniałem, jest to temat przynajmniej na terenie Regionalnej Izby Obrachunkowej Warmińsko-Mazurskiej, tak, czyli Olsztyńskiej. Jest to temat bardzo mocny, bo ta rezerwa, proszę Państwa, niektórzy próbują wykorzystać rezerwę na zarządzanie kryzysowe. No i z tym mamy zabawę. Zasadniczo my, to znaczy nasza Izba, stoi negatywnie ustawiona do ruszania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Nawet jak ktoś napisze, że jest przeznaczona na walkę z COVID-em, tak? Ustawa o zarządzaniu kryzysowym się nie zmieniła.
Przypomnę tylko, że w ustawie o zarządzaniu kryzysowym mamy, krótko mówiąc, wydatki związane z szeroko rozumianą infrastrukturą obronną czy mobilizacyjną państwa. COVID póki co do tego się nie zalicza. I my stoimy negatywnie. Nie pozwalamy jednostkom na ruszanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Abstrahując, mówiąc szczerze, no w tej chwili mam nadzieję, że nas to nie spotka, ale by wystąpiły jakieś określone zagrożenia wynikające choćby z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, to skąd pieniądze na to wziąć? No właśnie po to ta jest ta rezerwa, tak? Po to ta jest ta rezerwa, żeby jej nie ruszyć do samego końca. Takie jest zdanie. Część izb w naszym kraju, mówię otwarcie, pozwala na tego typu działania, a my niestety nie pozwalamy, tak? Negatywnie podchodzimy do ustawy o zarządzaniu kryzysowym, o wydatkach z zarządzania kryzysowego. Nie pozwalamy na COVID wydawać pieniędzy, tak? Krótko mówiąc. Dobrze, to mamy tutaj tak. Proszę Państwa, limity z tytułu kredytów, pożyczek, mieliśmy to już tylko przypomnienie, tak, nie wymaga uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a do nas wpływają cały czas. No to znaczy, że szanowni Państwo samorządowcy, nie czytacie ustawy, tak. Zresztą wcale Wam się nie dziwię. Jak my poprosiliśmy ostatnio, żeby się zespół, żeśmy sobie takie wewnętrzne powołali, bo przecież jak wykrytykowano nam cztery te cegły, związane z tarczami, tak, no to przez tyle tej makulatury, tak. To cztery osoby w wyszukiwarkach wpisywały samorząd terytorialny, wydatki samorządu terytorialnego i wszystkie możliwe artykuły z tych czterech cegieł, bo przecież nie byliśmy w stanie tego, szczerze mówiąc, jako zawodowcy, którzy się troszeczkę na tych przepisach znają, jako zawodowcy wyciągnąć, bo po prostu, no, już nie mówię, że artykuł to ma tam kilka literek czy kilkanaście, tak, bo jest taki długi, do zmiany, no ale też teraz jak szukamy, no to szukamy tak, kiedy wszedł w życie, kiedy przestał obowiązywać, co go wycofało, no po prostu, żeby mieć argumenty prawne, To dlatego powiem szczerze, że spływają do nas i my uprzejmie informujemy, że nie ma takiego, najpierw telefon, a później uprzejmie informujemy, że nie ma obowiązku występowania o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, skoro na tych zasadach, o których troszeczkę wcześniej powiedziałem, macie możliwość wydatkowania i dokonywania wydatków związanych z COVID-em, tak? Z COVID-em i na to przeznaczonych, według tamtych reguł. No i to, proszę Państwa, mamy studium przypadku dokonywania wydatków, tak? Autentyki, żeby nie było, tak? Żeby nie było. Kupiono nas samochód, no nie będę mówił jakiej marki, tak? Bo to kryptoreklama by bloku, dokonano zakupu samochodu, no używa go na co dzień burmistrz, no co to dużo ukrywać, tak? Na co dzień tylko praktycznie on jeździ albo kierowca razem z gowozi, tak? No po co, bo jest potrzebny szybki samochód, zaznaczam szybki samochód, tak? Szybki samochód do przewożenia i dostarczania pod szyldem, dostarczania testów na COVID-19. No cóż, no przyjęliśmy to, tak, bo nie możemy ingerować, tak, tylko ustawa nam zezwala, kiedy możemy ingerować, ale oczywiście sygnał do Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej poszedł i przy najbliższej okazji, no zweryfikują, tak, jak to było z tymi szybkimi testami, ile było tych testów dowiezionych i przy okazji, no zobaczą, kto stukał kilometry, tak, Następnie z takich innych, podwyżka wynagrodzeń w związku z podwyższonym ryzykiem pracy w urzędzie, tak, wójt do rady powiedział, że w związku z tym, że jest zwiększone ryzyko, pracownicy muszą się odpowiednio zabezpieczać i tak dalej, to on występuje i proszę Państwa, szczerze mówiąc, rada mu przyklepała to. Oczywiście jest to legalne, tak? Legalne, bo każdy pretekst do tego, żeby dać podwyżkę pracownikom jest możliwy, tylko że no niektórzy, szczerze mówiąc, zwłaszcza włodarz, no nie był szczególnie z tego zadowolony, bo okazało się, że jego pracownicy trochę więcej zarabiają niż on, tak, w związku z tymi ograniczeniami. No ale to tak na marginesie, tak. Następnie mamy zakup maseczek i środków dezynfekcji, czysty spirytus, tak. Tam chyba coś koło 20 skrzynek było kupione, nie? 18 chyba czy 19 skrzynek czystego spirytusu, bo w pierwotnej wersji, nie wiem czy Państwo pamiętacie, mówiono, że również alkohol, tak, alkohol do 60 tam chyba 2 czy 3%, czyli taka dobra nalewka, jak ja mówię, to bo taka dobra nalewka w moich stronach to właśnie ma około 60%, to zrobiono, no to kupiono czysty spirytus, no i w ramach zaoszczędzenia, tak, w urzędzie gminy, no, rozcieńczano ten spirytus, no. Nie wiem, czy to był akurat konieczny wydatek związany, no środek do dezynfekcji na pewno tak, no czy zewnętrznej, wewnętrznej,
do dezynfekcji był, tak, bo na tym, ale pierwotnie się tak mówiło, tak zostało to, no, oczywiście, no, sygnał poszedł do Wydziału Kontroli, że przy okazji to sprawdzą, zweryfikują, co prawda, że po tym czasie to tam nie wiem, co będą sprawdzali, tak, chyba tylko faktury sprawdzą, no, bo co będą mogli innego, no, na pewno nie stężenie, czy tak akurat było 62%, czy 45%, żeby taki był lepszy do spożycia, nie. Następnie mamy zakup wozu strażackiego dla OSP, tak, to jest temat odciągnący się od troszeczkę chyba od 3 lat, jak zmieniono zasady, tak, czyli z Funduszu Solidarnościowego tego od pana ministra sprawiedliwości dla OSP. No dołożyli, tak, dołożyli 350 tysięcy. No mówimy, jest okazja, żeby to zrobić, to już powiem szczerze tak, nasza izba regionalna, zresztą mamy potwierdzone to wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie zezwala na udzielanie dotacji dla OSP. Jednostka OSP, czyli Ochotnicza Straż Pożarna, w stosunku do budżetu gminy jest jednostką, przypomnę, obcą, czyli zewnętrzną. Co prawda wszyscy mówią, to nasze chłopaki, ja się z tym zgadzam, tak? Sam jestem honorowym członkiem OSP, ale mamy wyrok, tak? Nie pozwalamy udzielać dotacji. Co prawda w ustawie o ochronie przeciwpożarowej jest tam taki zapis, że jednostki OSP mogą otrzymywać dotacje, ale my jednak wychodzimy z innego założenia. Jeżeli jest finansowana z budżetu bezpośrednio, to nie ma dotacji. Dotacje OSP może otrzymać na inne zadania, startując w normalnym konkursie, jak każda inna jednostka, tak? Prawo wykonywania zadań publicznych mają wszystkie podmioty, tak? Czyli ma ogół podmiotów, które mogą wystartować, ale już nie na zadania związane z tym, co jest finansowane bezpośrednio z budżetu, czyli utrzymanie gotowości bojowej. My na to nie pozwalamy, tak? My na to nie pozwalamy, w związku z powyższym to było, ale oni się tłumaczyli, my tylko zapłacimy 380 tysięcy. Za co? Zapytaliśmy się tak dyskretnie, tak? No i wyszło za to, że za wyposażenie, tak? Po zmianie, przypomnę tylko, że po zmianie systemu funkcjonowania, czyli jak wszedł ten fundusz, pieniądze poszły z Funduszu Solidarnościowego, tak? Który, no, dysponuje minister sprawiedliwości. Po tych zmianach właścicielem wozu bojowego ma być OSP. Przedtem procedura wyglądała w ten sposób, że to gmina kupowała, tak, wóz bojowy, czy tam wyposażenie i przekazywała dla jednostki. Był normalnie przez wszystkie księgi, wszedł z budżetu, wszystko elegancko. Tu w tej chwili, jak zmieniono 2 lata temu, to 4, 3 rok, jak zmieniono sposób funkcjonowania i finansowania, to powiedzmy nie, to OSP ma być właścicielem. I zaczął się problem, tak? Problem, myślę, że tutaj zarówno pani, która była z Urzędu Skarbowego, jeżeli byście zapytali, jak faktury rozpisywane są, to ja powiem, nie chcę wiedzieć nawet. Nie chcę wiedzieć, w jaki sposób rozpisywane są faktury za ten wóz, tak? W kawałkach. No na kawałki dzielą, ale to tak na marginesie, tak, zakupiono. No i zakupy laptopów i tabletów dla uczniów, tak, dla uczniów. W całym naszym województwie warmińsko-mazurskim poszło 38 milionów tam z kawałkiem na zakupy sprzętowe. Powiem szczerze, że nie wiem, czy był to akurat najpotrzebniejszy wydatek związany z COVID-19, tak. To już nie mnie oczywiście oceniać jest na tym, tylko że ja uważam przynajmniej prywatnie jako ekonomista, uważam, że no, trochę więcej bardziej potrzebnych rzeczy było do zrobienia chociażby z COVID-em, niż wydawanie 38 milionów na sprzęt, który no owszem będzie pewnie potrzebny i się zapewne przydał, ale no może nie w tym czasie, nie w tym momencie. Nie? Proszę Państwa, kończąc już to moje krótkie wystąpienie, jedną rzecz, bo nie byłbym sobą, jakbym czegoś tam nie wrzucił, tak, jakbym czegoś nie wrzucił. A to do pomyślenia. Chwileczkę, serdecznie Państwu dziękuję. No i zapraszamy oczywiście na przyszły rok, bo ja też będę się do Olsztyna za chwilę ewakuował, mam 7 godzin jazdy. Proszę bardzo, Pani Wójt chce mi zadać pytanie. Polityki zdrowotnej. Witam Państwa. Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia, tutaj niedaleko Wrocławia. Właśnie poddając najpierw Radzie uchwałę o programie polityki zdrowotnej, trzeba ją zaopiniować w szacownej agencji. Pojawił się ten artykuł 12a i mam nadzieję, że uzasadnienie do tego artykułu trafi również do tej agencji. Gdyż jako wójt wiem, że przede wszystkim musi być gospodarnie i celowo. A w opinii agencji do mojego projektu programu polityki zdrowotnej było takie zdanie. Należy rozważyć dofinansowanie dowozu mieszkańców taksówkami do centrum rehabilitacji. Gdzie tu gospodarność i celowość wydatków środków publicznych?
oni chyba powinni ją, to uzasadnienie właśnie doczytać, zapoznać się, bo gdzie tutaj mieszkańców wozić taksówkami do centrów rehabilitacji, które były właśnie związane z tym programem. Dziękuję. Szczerze mówiąc, nie wiem, co Rada Przejrzystości miała na myśli, tak, bo to ten organ opiniodawczy prezesa agencji nazywa się Radą Przejrzystości. Szczerze mówiąc, nie wiem, no trzeba byłoby się może, to może w tym momencie, przy całym szacunku dla tych osób, to może no, pomroczność jasna w tym momencie była, kiedy ktoś tam to pisał, albo no, z jakiegoś innego uzasadnienia, tak. No, artykuł 12 wprowadzono, no, ustawodawca uznał, że jednak należy go wprowadzić, bo no, występowały problemy. Jakie problemy, no to pani wójt tam przy innej okazji pewnie by nam opowiadała, jakie ma życie, jeżeli chodzi o politykę programów pozdrowotnych, tak. Proszę państwa, no byśmy byli zdrowi, tak, i to jest najważniejsze. Serdecznie państwu dziękuję, chyba że jeszcze ktoś ma pytania, to proszę bardzo.